Minister Jacek Sasin zapytany, czy zgadza się z zapowiedzią kandydata Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Warszawy Patryka Jakiego, że po zbudowaniu centralnego portu komunikacyjnego lotnisko na Okęciu będzie dalej funkcjonowało, stwierdził, że port na Okęciu ma zostać wygaszony. Jak pan ocenia tą zapowiedź ministra? Skąd może wynikać ta rozbieżność w stanowiskach i jaki plan się spełni pana zdaniem względem lotniska na Okęciu? No cóż, lotnisko Okęcie jest lotniskiem, które już zatyka się powoli, stąd ta pilna potrzeba nowej inwestycji, którą ma być właśnie centralny port komunikacyjny, gdzie będzie też duże lotnisko obsługujące gdzieś około 100 milionów pasażerów rocznie. To jest inwestycja potrzebna. Natomiast co do dalszej przyszłości Okęcia, są różne głosy, tak? Takie, które mówią o tym, żeby lotnisko na Okęciu wygasić i przy dobrym skomunikowaniu centralnego portu komunikacyjnego z Warszawą, ale też z innymi miejscami w Polsce, wygasić lotnisko Okęcie. Natomiast myślę, że to jest chyba jakaś dalsza perspektywa wygaszenia tego lotniska na Okęciu. Ono powinno pełnić rolę quasi oczywiście portu regionalnego w układzie międzypaństwowym w tej części Europy, czyli w obrębie państw byłego bloku wschodniego, a ewentualnie już po uzbrojeniu w całą tą infrastrukturę portu, centralnego portu komunikacyjnego, można byłoby mówić ewentualnie o potencjalnym wygaszeniu i przekazaniu tego terenu pod inwestycje, które są potrzebne w Warszawie. Ale to myślę, że to wygaszanie to jest chyba dłuższa perspektywa. Ja oczywiście nie znam materiałów strategicznych z tym związanych. Bez wątpienia pan minister Wild tutaj jest bez wątpienia ekspertem wysokiej klasy w tej dziedzinie, więc proszę pytać pana ministra Wilda. Natomiast ja uważam, że jeżeli miałoby to być wygaszane, to będzie to wieloetapowe i na kilka lat, aż nie powstanie dobrze skomunikowany centralny port komunikacyjny.